Poranek dwójki za 22 minuty dziewiąta. W studiu jest już nasz gość, dr Anna Wróblewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, witam państwa. Dziennikarka, publicystka filmowa, animatorka kultury filmowej, ale przede wszystkim autorka wydanej niedawno książki Rynek filmowy w Polsce. Bardzo rzetelnej, właściwie takiej monografii, pionierskiej pracy, bo chyba taka pozycja o rynku filmowym, o kinematografii polskiej, to jest pierwsza taka pozycja i to podobno było pani marzenie. Tak, to prawda. Rzeczywiście my, piszący o filmie jako o przemyśle, jesteśmy w zdecydowanej mniejszości, bo też i nie ma takich studiów, trudno się tego nauczyć w szkole. Takich rzeczy uczymy się przez całe życie, czytając, pisząc, obserwując to, co się dzieje, procesy w przemyśle filmowym. Tak, to było moje marzenie. Ja od kilkunastu lat publikuję regularnie i na stronach internetowych, i w pismach branżowych artykuły na ten temat. Mam też ze sobą kilka książek poświęconych a to studiom filmowym, a to festiwalowi filmowemu w Gdyni. Natomiast to jest efekt mojej pracy doktorskiej. Ja po prostu postanowiłam zrobić książkę, która będzie rodzajem opracowania bazowego, która uporządkuje podstawową wiedzę na temat rynku filmowego. I zresztą zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest niepełna, że mnóstwo wątków tam brakuje, no ale od czegoś trzeba zacząć. To jest tak, że mnie nikt niczego nie daje. Ja muszę każdą liczbę, która tam jest, wypracować sobie sama, więc praca nad takim przemysłowym opracowaniem filmu jest bardzo wymagająca. Wymagająca, ale też widać, że jest ona znakomicie opracowana, bardzo rzetelna. Właściwie wychodzi od całej specyfiki polskiej kinematografii, czyli od początku, właściwie od tych czasów powojennych, kiedy kinematografia, no, musiała się zmagać, polska kinematografia, z dwiema rzeczami. Z jednej strony z komunizmem, a z drugiej strony z cenzurą. Tak, to prawda, ale właśnie wtedy został stworzony model, którego nam zazdroszczą do dzisiaj na całym świecie, czyli model zespołów filmowych. Każdy z państwa wie, co to są zespoły filmowe, bo każdy ogląda stare polskie filmy. Przed każdym z filmów była taka czołówka. Zespół filmowy kadr, zespół filmowy X, Tor, Oko. To były właśnie modele produkcyjne, które dawały twórcom pewną niezależność od, może nie od cenzury, bo i tak wszystkie scenariusze przed realizacją musiały być zatwierdzane przez władzę, ale jednak tam były to takie inkubatory, jakbyśmy się powiedzieli, twórczości, niezależności. Z tego powstała Polska Szkoła Filmowa, następnie Kino Moralnego Niepokoju, właściwie najbitniejsze polskie filmy. Do dzisiaj jest ten model pracy zespołowej w kinematografii bardzo popularny. W ogóle takie małe zaskoczenie, że ten model był naśladowany na całym świecie. Między innymi Lars von Trier się przyznaje, że on inspiruje się w swojej pracy nad filmami modelem zespołów filmowych polskich. No ale to też była znakomita opieka artystyczna, Iluzjon, kierowany przez Ludwika Starskiego, kadr Jerzy Kawalerowicz, rytm Jan Rybkowski, studio Aleksander Ford, start Wanda Jakubowska. Tak. Potem jeszcze Różewicz, Zanussi, aż do Machulskiego. Ale to jest ten element, który właściwie dzisiaj w dyskusjach o kształceniu młodych filmowców cały czas się pojawia. Że ten model był idealny, że tego brakuje. No właściwie dzisiaj zostały trzy studia. Tor, Zebra i Kadr. Tak, to prawda, bo to są to instytucje kultury. To jest w ogóle taki fenomen, że w Polsce są jeszcze państwowe instytucje filmowe, przy czym od razu rozwieję państwa wątpliwości, to nie są instytucje dotowane przez państwo. One działają na podobnych zasadach jak inne. Jedyne, co je różni, to, że muszą prowadzić działalność po prostu na rzecz upowszechniania kultury i, co też jest istotne, mają dodatkowe dochody z sprzedaży starych polskich filmów, co oczywiście jest znaczącą sprawą w ich przypadku. Natomiast ten model pracy zespołowej jest kontynuowany. Pierwszy się do tego przyznał Andrzej Jakimowski, czyli reżyser sztuczek Imagine. On uważa, że to jest model idealny. To samo jest w Szkole Wajdy, ale też w Studium Munka, w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Model zespołowy plus opieka artystyczna. Także wydaje mi się, że tutaj ta specyfika polska zostaje, że w jakiś sposób jest kontynuowana. Jest to tak zwana kultura produkcji, prawda? Rzadko się o niej mówi w świecie kultury, ale tak właśnie to jest ta nasza filmowa specyficzna
kultura produkcji. Ja myślę, że ta książka to jest również taki znakomity podręcznik, oczywiście z jednej strony dla profesjonalistów, ale też i dla laików, na przykład kogoś, kto chciałby zacząć robić filmy. To też jest taka szkoła właśnie, jak zdobywać pieniądze, gdzie te filmy realizować, od czego zacząć. Właściwie tak dwutorowo można te pani publikacje czytać. Z jednej strony właśnie bardzo tak dla laików, a z drugiej strony profesjonaliści też bardzo wiele informacji tutaj dla siebie znajdą. Tak, dlatego zależało mi, żeby w jakiś sposób podstawy ugruntować. Powiedzmy, że bardziej się koncentruję na źródłach finansowania, na udziale pieniądza publicznego i prywatnego w tej produkcji filmowej. To jest takie moje osobiste osiągnięcie, osobisty wkład. To są jakiś tam rodzaj badań, ale tak naprawdę to, co pan zauważył, że tam są wątki podstawowe, które w ogóle porządkują wiedzę na temat branży filmowej. Dowiadujemy się o tym, jakie są kina w Polsce, jak wygląda własność w sferze kin, prawda, na co ludzie chodzą do kina, jakiego typu firmy dystrybucyjne są na rynku, jakie są nasze zachowania jako Polaków, jak wygląda mapa polskich festiwali filmowych i jak są organizowane festiwale i w zasadzie po co. No i oczywiście, jak jest zorganizowany w ogóle sektor filmowy i jak to jest w przypadku w ogóle kina europejskiego, no bo tak naprawdę nasza kinematografia się nie różni wiele od innych kinematografii europejskich, które między nami mówiąc są dość biedne. Czy my jako kino jesteśmy w mocnej defensywie? My już nigdy nie zdobędziemy z takiej pozycji, jak miało kino europejskie, nie wiem, w latach 50. czy 60. Właściwie cały rynek filmowy w Europie jest zdominowany przez Hollywood i w zasadzie to, co my sobie tam wydzieramy na naszych małych, wąskich, lokalnych rynkach, to jest taka trochę bitwa o przetrwanie. To jest oczywiście dobry okres dla polskiego kina. Naprawdę jest tak, że ludzie lubią polskie filmy, nachodzą na te polskie filmy. Bogowie, Miasto 44, Jack Strong, mamy mnóstwo przykładów. Ale tak naprawdę to nadal jest troszeczkę walka o przetrwanie. Trudno sobie wyobrazić, ale my, powiedzmy, mając 30% udział polskiego rynku w kinach, tak? Czyli powiedzmy, że 30% dochodów idzie na... To są dochody z polskich filmów i to nas sytuuje jako jeden z najbardziej narodowych rynków europejskich. Czyli 30% na polskich filmach to jest jakiś absolutnie jeden z rekordów europejskich. To pokazuje, w jakim jesteśmy tak naprawdę w ciężkiej sytuacji, że można oczywiście wiwatować, że jest super, świetnie. My sobie nieźle radzimy, ale to pokazuje, jak jednak w ciężkiej sytuacji jest kino europejskie. To, co pani powiedziała właśnie przed chwilą, że ten stary kontynent troszeczkę przegrywa z tym molochem, jakim jest Hollywood. Tutaj u nas, na tym naszym rynku dominują filmy średnio i nisko budżetowe, co się oczywiście przekłada na mały odbiór, co się oczywiście następnie przekłada na niskie zyski, więc takie trochę błędne koło. Kiedyś jakiś czas temu robiłem audycję tu na antenie Dwójki o scenarzystach i właśnie scenarzyści narzekali, że ten nasz rynek jest troszeczkę zbyt mały, zbyt kameralny, żeby taki zawód jak scenarzysta w Polsce mógł funkcjonować, żeby scenarzysta mógł się poświęcić tylko i wyłącznie na pisanie scenariuszy, nie musieć gdzieś tam na boku dorabiać w serialach, ale to jest chyba specyfika właśnie Europy. Tak, to prawda. Znaczy, powiem tak, no, my sobie naprawdę bardzo dobrze radzimy. Absolutnie scenarzyści mają rację. To jest po prostu wąski, mały rynek średnio bogatego, raczej mniej zamożnego europejskiego państwa i nie ma co tutaj udawać, że jesteśmy potęgą, bo nie jesteśmy. Osiągamy niewielkimi środkami bardzo dobry wynik, ale naprawdę jest ciężko się utrzymać z filmu i ja tutaj doskonale rozumiem. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że nasze filmy są realizowane po polsku. Europa jest konglomeratem kilkunastu rynków kinowych, w których każdy mówi swoim językiem, a nasz język jest mało dystrybuowalny, prawda? Więc każdy film, który ma szansę, no w zasadzie trzeba
poddać albo dubbingowi, albo udźwiękowić, to też powoduje, że to kino europejskie nie wychodzi na zewnątrz. Także absolutnie się tutaj z kolegami scenarzystami zgadzam. Ciężko się z tego utrzymać, ciężko wytrwać. Natomiast może rzeczywiście mamy taką specyfikę jako Polacy, że my naprawdę lubimy polskie kino. I nawet lubiliśmy je wtedy, kiedy ono było najsłabsze, kiedy było najbardziej niedofinansowane, kiedy nie było żadnych systemów ludzkich wspierania kinematografii. To był ten okres 90-2005, kiedy z jakichś niewiadomych względów politycy uznali, że może kino się powinno samo utrzymać bez pomocy państwa, a tak się nie dzieje. Tak się po prostu nigdzie w Europie nie dzieje. To znaczy, jeżeli się to nie dzieje, to kina nie ma. Tak? To jest prosta sprawa. Nie ma innego właściwie modelu. I nawet wtedy publiczność chodziła na te nieliczne, w miarę przyzwoicie zrealizowane filmy i zawsze oglądała je chętnie w telewizji. Mam też wrażenie, że telewizja, i tutaj zwłaszcza telewizja polska, publiczna, utrzymała taką łączność widza z naszym kinem. My rzeczywiście lubimy nasze filmy, a może nas różni trochę od kolegów z Europy to, że chętniej niż oni oglądamy filmy historyczne. To jesteśmy jednak wychowankami Jerzego Hoffmana i Aleksandra Forda, chociaż też to kino historyczne się zmienia, pewnie pan zauważył. Polek w kinie to przypadek z jednej strony typowy, jak i szczególny. Już pani o tym mówiła, że lubimy polskie kino, ale z tych badań okazuje się, że temu kinu polskiemu stawiamy coraz wyżej poprzeczkę. Podnosimy wymagania. To, tak, co chcielibyśmy oglądać. To prawda. Znaczy, mam wrażenie, że polski widz też się wykształca, że jakby nawet jeżeli potrzebuje rozrywki, a potrzebuje, to musi być to rozrywka na jakimś przyzwoitym poziomie technicznym, jakościowym. Już widzowie już nie pójdą na byle jaką komedię romantyczną. Pójdą nadal na komedię romantyczną, aby nie wieściła ich kresu. Tylko to musi być, powiedzmy, poziom Piotra Wereśniaka czy Ryszarda Zatorskiego, tak? Czy Andrzeja Sermonowicza i Z drugiej strony tak? Polski Instytut Sztuki Filmowej już nie tak chętnie daje pieniądze na przykład na te komedie. No, one też nie proszą. One też nie proszą, aczkolwiek też trzeba pamiętać o tym, że przeznaczanie pieniędzy instytutu wyłącznie na filmy nisko budżetowe czy filmy o bardzo ograniczonym zasięgu jest ślepą uliczką, bo za parę lat mogą się pojawić politycy, którzy powiedzą, zaraz, to my tutaj dajemy tyle pieniędzy, a państwo co, robicie filmy, na które poszło razem 500 tysięcy osób, no to po co nam taka ustawa? Także ja bym tutaj nie była przeciwko wspieraniu kina gatunkowego, tym bardziej, że ono zazwyczaj zwraca swój wkład, przynajmniej powinno. Tak się stało z filmem Bogowie, który co prawda nie jest filmem typowo komercyjnym, ale odniósł sukces i pieniądze wróciły, więc żadne ryzyko. Pewnie producent następnym razem dostanie jeszcze większą dotację. W 2013 roku było 516 kin w całej Polsce. Jak to się ma do średniej europejskiej? Jeżeli chodzi w ogóle o kina, to też trzeba pamiętać, że my tutaj, jak w całej kulturze, my cały czas nadrabiamy zaległości. Nam się wydaje, że powstaje bardzo dużo instytucji kultury, prawda? Są dyskusje, czy ta filharmonia, czy ten wielki multiplex Bonarka około Krakowa, czy one są potrzebne, czy na pewno jest na to klient, czy filharmonia Podlaska jest potrzebna. No okej, tylko że trzeba pamiętać, że my mówimy tu o rynku, który był przez kilkanaście lat jednak położony, bo to nikt się kulturą specjalnie nie zajmował, ponieważ to była ostatnia rzecz, która zajmowała polityków. Jak gdyby my ciągle potrzebujemy więcej tych kin. Ciągle one powstają. Proszę zwrócić uwagę, że jak w tej chwili się świetnie jedna z sieci kinowych multiplexów rozwija, tak, która robi kina w mniejszych miastach. One tylko dlatego te i inne... Czwartki za 10 zł. Tak, czwartki za środy z Orange i tak dalej. To są takie akcje promocyjne, które zawsze istniały, które bardzo ludzi przyciągają do kin. I prawda jest taka, że im tych kin będzie więcej, tym ludzie będą więcej chodzili do kina. To dotyczy wszystkich instytucji kultury. Trzeba zmienić też trochę myślenie, prawda? W zasadzie po co to tak wszystko, po co to budować, komu to jest potrzebne? No jest. Jednak tu odwrotnie. Popyt wyzwala podaż, albo odwrotnie. Już dokładnie nie wiem, ale generalnie o to chodzi. Nie, my tych kin za dużo nie mamy. Co jest może takim pozytywnym zjawiskiem, to to, że odradzają się kina studyjne. One, kina lokalne, jednosalowe, one co prawda muszą być inaczej prowadzone. To nie mogą być takie kina, jakie
pan, czy ja pamiętam sprzed kilkunastu lat. Czyli słabsze kino w mieście z opóźnionym repertuarem. One są w tej chwili scyfryzowane, co znaczy, że mogą puszczać różne filmy w tym samym czasie, co multipleksy, ale też tak naprawdę to muszą być sprawne centra kultury, którymi dyrygują, kierują sprawni menedżerowie. Jeżeli to są kina, które bardzo się starają, które organizują różne debaty, spotkania, festiwale, przegląd taki kina wydarzeń, to do nich ludzie chodzą. Po prostu trzeba mieć na to pomysł i to jest pozytywne. Kiny, też proszę pamiętać, że liczba kin jest oczywiście mniejsza niż była kiedyś, ale też kina mają po 5 do 20 sal, prawda? Czy to są miniplexy, multipleksy. Jedyne, co mogę powiedzieć tak naprawdę, co mnie niepokoi, to nadal brak kin w małych miejscowościach. To jest niestety skutek lat 90. i umiłowania wolnego rynku. Także a nawet jak tam powstają, to oferta no, jest taka z dużym opóźnieniem. No właśnie, chyba że menedżerowie mają pomysł, żeby zrobić z tego kino wydarzeniowe, kino festiwalowe, to wtedy rzeczywiście chodzi to ładnie. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Tu w recenzji Jacka Szczerby w Gazecie Wyborczej jednego tylko brakuje Jackowi Szczerbie w tej książce. Zestawienia informującego, który z polskich producentów dostał najwięcej dotacji od PiS-u w ciągu 10 lat jego istnienia, a który z reżyserów był najczęściej wspierany? Znaczy rzeczywiście, który z reżyserów nie wiem, natomiast największym producentem w Polsce jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. To jest ta instytucja, która dostała najwięcej razy dotacji, ale też najwięcej filmów sama produkowała albo współprodukowała. No to już odpowiadamy. Pani doktor Anna Wróblewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka książki Rynek filmowy w Polsce, była dziś gościem Poranka. Bardzo dziękuję za wizytę w Studiu Dwójki. Ja państwu dziękuję.